Witajcie myszki z tej strony Tragol w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na lokacji KS Redux jako Federacja Naddunajska. W ostatnim odcinku próbowaliśmy coś pomóc Bułgarii, ale Bułgarowie totalnie nic nie mogą. W takim razie możemy zrobić coś. Nie możemy, okej. Okay. Czyli nadal będziemy musieli patrzeć się na to, jak tutaj Bułgarii. Myślałem, że już będziemy mogli sobie coś zmienić, coś porobić, ale widzę, że jednak tak to nie działa. Jednak nie możemy mieć dobrych rzeczy. Oni w ogóle mają Marinesów. Okej, okay. O, masz się. Nie, wy tam. Wy nawet nie próbujcie tutaj wchodzić. Okej, okay, może część z dywizji z Belgradu wyjść? Nie. To jest coś takiego, że my mamy zbyt mało dywizji, żeby się pozbyć ich. Więc dosłownie nic nie możemy robić. Jedyne co, to teraz mogę się wycofać, żeby wreszcie Bułgaria postanowiła, że jest to dobry moment. Jest to naprawdę zarąbiście fajny moment, żeby po prostu coś porobić. Okej. Okay. No, więc się wycofujemy. No niestety nie mogłem zrobić tej decyzji, ponieważ... ponieważ po prostu nie przeczytałem, że to tak działa. Realnie rzecz biorąc, no to może w pewnym momencie oni tutaj będą, ale... Może to trochę zająć nam, zanim dołączymy do wojny. Też dołączymy do tej wojny, której ja aż tak zbytnio to ja nie chcę dołączać. O, dziękujemy Bułgarzy, że wycofaliście się z ważnego miejsca. Okej. Zrób to tak. Ale jest zielono. Jest fajnie, jest zielono. Wchodzimy do ich stolicy i przestaje być zielono. Może się uda nam trochę okrążyć tych dywizji. W głównej mierze to po prostu musimy teraz pobronić od tego okrążenia, by trochę zmniejszyć ilość dywizji i w sumie to jest większość tego, co musimy zrobić. Okej, przejdźmy tutaj, dlatego że raz nie obchodzi nic innego. Okej, AI próbuje nas okrążyć. Jakkolwiek to dziwnie brzmi. Jedyne co to chciałbym, żeby w Belgradzie żadnej dywizji nie było. Okej, tak też może w sumie być. No i coraz mniej dywizji jest, ponieważ AI robi jakieś dziwne triki. Może się nam uda coś zrobić. Zielono. Okej. Okay. Jest! O, masz los! Jest! Wreszcie koniec. Koniec tej wojny. Ile musieliśmy czekać, żeby wreszcie ta wojna się zakończyła. No przynajmniej sobie trochę doświadczenia nabiłem i dywizję już zrobiłem do tego. Okej. Spróbuję jeszcze trochę ulepszyć tych Mountaineersów. Bo naprawdę chcę mieć ich jako w miarę spoko dywizję. Okej, okay, bypass, no się nie dziwię. To tam, jaki stary sprzęt my mamy? A, pociągi, no. W sumie pociągu aż tak bardzo nie produkujemy, więc aż tak się nie patrzyłem na to. Okej. Okay. Dobra, co tam możemy teraz porobić w sumie? Bo... No się nam udało w miarę. Tutaj Niemcy... Okej, okay, no tak.
Niemcy zbytnio tutaj nie mają nic. Bułgaria o dziwo ma to. Się zgodziliśmy, ale... O właśnie. Jej, dziękujemy, a nie, serio oddali. I Albania coś się z nimi, czy po prostu oddali się jakieś terytoria z Serbii? Okej. O, dziękujemy, wróciły nasze terytoria. Okej. W takim razie... Oprócz tego, że co chwila nam się tutaj ulepsza coś, muszę tutaj po prostu dawać to. To karabinów mamy brak. Wow, nie sądziłem, że kiedyś zobaczę dzień, kiedy nie będziemy mieć karabinów. Okej. Mountaineers. Tutaj zbytnio nie. To mógłbym ulepszyć. Okej, to też mogę ulepszyć. Okej, wezmę sobie jakieś też gościa tutaj. No i realnie rzecz biorąc, to muszę poczekać, bo tak, mogę tutaj Albanię zaprosić. Tutaj już ich mamy. Możemy zaatakować Rumunię. No, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Okej, dywizje wróciły. Możemy sobie dodać tych gości. I tak naprawdę może zostać tym oficerem, ale nie mamy żadnych rzeczy realnie. Okej, usuniemy ten rozkaz. Boom. Może tutaj. No, wydaje mi się, że raczej nie są w najlepszej sytuacji. Okej, Albania się nie zgodziła. Trochę smutne, nie powiem. No, tak naprawdę nie, ale... Ale coś trzeba było powiedzieć na ten temat. Okej, interwencja w Rumunii. No, Rumunowie trochę nam się nie podobacie, więc będziemy musieli zainterweniować. No. Wiecie co, może przestanę już ćwiczyć. To byłoby dobry plan. Okej. Interwencja. I w sumie realnie to... Tak naprawdę wszystko z ciekawszych rzeczy w drzewku. Możemy zaatakować. Dawajcie nasi sojusznicy. No i nie widzę, żeby to był jakiś większy problem. Okej. Realnie to bym jeszcze potrzebował trochę samolotu ulepszyć, ale tak to w sumie jesteśmy w dobrej sytuacji. Okej. No, mamy braki w karabinach, ale to nie jest jakaś najgorsza rzecz. Okej. Lepszy silnik. No, tego to nie zdobędziemy zbyt szybko. Dobra, w sumie realnie rzecz biorąc, to jesteśmy pod stolicą. Nie mają nic do obrony. No i zostałem wykonany. Okej. Dobra, udało się. Tak, zgadzam się. Okej, i w sumie mam już teraz granicę z Rosją. Więc najpierw wyzwolimy sobie tutaj Rumunów.
jak tylko gra uzna, że jest to dobry czas. Więc tak, wyzwolimy Rumunię jako całość. No i teraz w sumie musimy sobie poczekać, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało z tym. Okej, co i możemy to wziąć. Możemy wyzwolić większą Mołdawię. A. I... Aha, i w sumie wyzwoliliśmy dwa państwa różne. Okej. Więc może naprawmy tą granicę. Okej. Bo zapominam, że tutaj akurat muszę korzystać z czegoś innego. Wysyłamy. Zamykamy. I czy nadal mamy kontakt? Mamy. Dobra, więc w sumie mamy ten kontakt. To wejdźmy na tę granicę. A, Mołdawia oddała nam nasze terytorium. Okej. Też tak może być. W takim razie dołączamy do wojny. I tak. Tylko, że mamy problem, że dołączamy do wojny przeciwko tym też. A w sumie nie mamy tam żadnych dywizji. Dobra, szybko przesyłać. Szybko. Naprawdę. To jest coś takiego, że okej, dołączymy do tego. Nie, dołączcie do wszystkich. Okej, ile to zamieni nam? 10 dni, no 10 dni to raczej sobie poradzimy wysłać tam dywizję. Wystarczającą ilość. Okej. Dobra, akceptujemy. Więc dołączyliśmy do wojny. Wy nie chcecie tej naszych zbytnio pomocy, ale my potrzebujemy kolei tutaj. Dawajcie tutaj, potrzebujemy tej kolei. Okej. No nie podoba mi się to, że w sumie tak nie chcieliśmy dołączyć do tamtej wojny. To, że nas dodali, to trochę czuję się oszukany. Okej. To już jesteśmy. Czekajcie. Jesteśmy tylko w jednej wojnie. Ej! Mieliśmy być przeciwko im. Jeszcze raz. Teraz szybko. Mamy tutaj. W sumie chyba mam już poprzedni. Tutaj właśnie ten cały. No wiecie, o co mi chodzi. Military Access. Okej, tutaj to musimy sobie dobudować punkt zaopatrzenia, bo kompletnie, ale to kompletnie go nie mamy. Jak to wygląda z zaopatrzeniem w innych sprawach? No też tutaj trochę problematyczne jest. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. I pokazuje, że jesteśmy na w miarę dobrej pozycji. Mam oczywiście milion tych powiadomień. Co to jest? Musimy kontrolować ten region, no to oczywiście pewnie kontrolujemy. Dobra, wygląda na to, że nie jest tak źle. Zobaczymy jeszcze, jak ataku będzie. Bo realnie to będzie tak naprawdę próba generalna naszych sił. Jeszcze zobaczymy, ile mamy w powietrzu. Może trzeba będzie wystawić trochę samolotów. Jak to wygląda? W powietrzu to słabo jest. Ja mam jakieś duże lotniska.
Nie, nie mamy zbytnio dużych lotnisk. Mamy tutaj, ale to jest za daleko. Okej, musimy wybudować sobie duże lotnisko. Buduj się. No, mamy wystarczająco tutaj. Fabryki to możemy dać już na sam koniec, żeby nam aż tak bardzo nie przeszkadzały. A w międzyczasie wystawmy oczywiście te samoloty. Nie mamy zasięgu? Oj. Może jest powód, dlaczego słabo jest. No trochę tych samolotów tutaj wystawiliśmy. Ale to nie jest aż taka duża liczba. Jak tam wygląda budowa? No już prawie pierwsze się wybudowało. Dobra, tutaj na razie pozostawimy. Wróg oczywiście ma trochę lepsze samoloty od nas. Ale niestety... My w sumie nawet nie produkujemy lepszych tych samolotów, bo jeszcze nie zdążyliśmy tego zrobić. Okej, lepsze czołgi, ten czołg trochę dziwnie wygląda. Dobra, pytanie jest takie, czy jestem w stanie zrobić lepszy... Nie, jeszcze nie jestem. Dobra, więc póki co nie będziemy tego robić. Możemy spróbować puszować, ale nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie. No nie ma znaczenia. To jest front, który musimy utrzymać, a nie możemy nic zrobić z nim. No długo się szykowaliśmy do tej wojny, ale powiem szczerze, nie jestem pewien, czy do tej dokładnie wojny, dlatego że jakbym zaatakował ruskich, to miałbym lepsze szanse, a tak to trochę słabo jest. Trochę samolotów, no dostajemy tych punktów doświadczenia. Ale no, w sumie nam zostało to zrobić. Tutaj część naszych dywizji atakowała jeszcze. No ale no, mamy brak zaopatrzenia. Próbuję dobudować sobie tutaj. A masz los. Wróg to dosłownie wysłał wszystko, co mógł. Dobra, szczerze to mogę postawić. Ale wydaje mi się, że jest jakiś błąd w tym. A nie, już. Teraz to się pokazało, ale wcześniej to postanowił, że nie. Lepiej nie. Okej. Daj mega dużą produkcję na to. No teraz to jest coś takiego, że co chwila będziemy ulepszać, bo produkcja jest bardzo duża, a co chwila się nam tutaj ulepsza. Okej, tutaj możemy też wyłączyć to. No i teraz to nam potrzebne jest bardzo dużo stali do tego. No, trochę zmniejszyłem i teraz weszło na produkcję samolotów. Guma. Co możemy wziąć? Możemy od was wziąć w sumie. No to już w sumie się pozbyliśmy większego problemu z produkcją. I teraz będziemy po prostu musieli zamieniać te stare samoloty. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jeszcze jakoś tutaj przeżyć to. W głównej mierze dla mnie największym problemem jest to, że trochę słabo z Rosją idzie.
Ale Wielka Brytania tutaj w miarę pada. My się też bronimy. Nie jest źle. Tyle powiem. Teraz ciągle atakują, więc budowa tego punktu może trochę zająć. Możemy w ogóle budować sojusznika i nie. No tak trochę słabo jest. Nie możemy tutaj nic budować. Okazuje się, że niby mamy szansę, ale ta szansa to takie... No już przynajmniej teraz ich straty są zauważalne. Więc to mi się podoba. Nasza wojna powietrzna w miarę sobie radzi. No i teraz jedyne co możemy robić to próbować atakować. Może to coś da. Musimy się przebić przez te pozycje, które tutaj zrobili. I właśnie się przebiliśmy przez jedną z nich. Okej, to wygląda dobrze. Ej, to wygląda znakomicie. Nie powiem, bo się przebiliśmy przez dwie prowincje ubunkrowane w miarę z ich strony. Więc to nie jest źle. No i właśnie o tym mówię. Jak mamy więcej dywizji, to przynajmniej możemy jakoś utrzymać wszystko. Możemy jakoś tutaj robić coś więcej. A tak to, mając trzy dywizje w Bułgarii, to co mogliśmy zrobić? No, realnie nic. Ale przepycham ich do tyłu. Realnie to bym chciał ich okrążać, ale powiedzmy sobie szczerze, no... aż tak bardzo to nie jest możliwe. O! Właśnie w momencie, kiedy okrążyłem tę dywizję. Okej. Przebijamy się wokół rzek, ale też tutaj przytrzymując ich, to może się uda nam przebić. Okej. Okej, przebiliśmy się, dobra. Realnie rzecz biorąc, wygraliśmy. To w skrócie. No jeszcze na południu, jak tutaj idzie, to znaczy, że nasza ofensa totalnie ich zajęła. A wiecie co? Bo przecież mamy oto. Zapomniałem totalnie o szpiegach. Właśnie dlatego mówiąc, zawsze trzeba ten moment, kiedy jest, że o, ale by się przydali szpiedzy, a ty nie masz nic, albo masz i po prostu taki, o, dobra, no to wykorzystam. Wiecie co, tutaj dam ten cały rozkaz, zmienię, żeby gość atakował od tą stronę. I może się uda nam bardziej przebić. No już przebiliśmy się przez duży część tych terenów. W głównej mierze, jeżeli się wejdziemy do Francji od południa, no to będzie znakomita dla nas informacja. Okej. Jak to wygląda z samolotami? No tutaj trochę już jest lepiej. To co mógłbym zrobić, to porozdzielać nieco te samoloty, żeby były podłączone pod generałów. O, i właśnie się wlaliśmy do Francji. Okej. Okej, wreszcie się wlaliśmy do Francji. Dosłownie stoi tutaj jedna dywizja kawalerii. Mówię, czasami to AI jest głupie. Stała tam jedna dywizja kawalerii. Nie mogli nic zrobić. A możemy coś porobić z tym. To nie jest jakaś najważniejsza rzecz do życia. Dobra, możemy to zrobić, ulepszać. Zawsze plus 200%, kiedy widzę przy czymś, to coś mnie takiego uderzy, że takie trzeba to zrobić. No i to też. Okej. Jedną z najdziwniejszych rzeczy są, że tak powiem, czołgi.
Czołgi to są jedna z tych rzeczy, które człowiek po prostu... To jest coś takiego, przegrywasz bitwę, po czym wygrywasz się, bo ponieważ polega na tym, że czołgi mogą z łatwością się przebić. Okej, widzę, że tutaj totalnie, ale totalnie nie nam nie idzie. A my już wbiliśmy się do Francji. Pytanie też padło, dobra, to w tym odcinku w sumie też mogę dokończyć to. Okej, dojdźcie do tego. Produkujemy w ogóle czołgi, dywizje czołgowe? Wiecie, bo to w sumie byłoby mądre produkować dywizje pancerne. O, jeszcze się zdesantowali. Szwecja jest z wami? Jest z wami, okej. Dobra. O, i oczywiście musiał zostać ranny. Akurat gdy rozpoczął swoją pracę w armii. Okej, no socjaliści zostali pokonani. To w ogóle jest coś takiego, że no tutaj mnóstwo tych dywizji zostało. No ale powiem szczerze, my dostaniemy Francję. Bo to co my zrobiliśmy dla Niemców, to jest po prostu zrobienie całej roboty. Okej. Radzi się trochę tych. I damy blitzkrieg do swoich czołgów. Więcej siły. O nie, zestrzeli nam. Dobra, jak to wygląda w powietrzu? Dużo samolotów w znaczących miejscach. Dobra, teraz to w głównej mierze to ja chcę po prostu przejąć najważniejsze punkty. To okrążenia też byłyby fajne. Wiecie co? Może się tym zajmijcie. A później dodam was do tych rozkazów. Jak już się tym zajmiecie. Ta część się ogarnęła. No, ale może się teraz trochę bardziej ogarną. No to okrążenie to naprawdę. No tak, straciliśmy. No, dosyć dużo teraz stracimy, ale to 5,5 miliona. Ile my zabiliśmy tutaj? 100 tysiaków. Tutaj nikogo nie zabiliśmy z nich. Tutaj 200. Tutaj pół. No, a tutaj 200. No, też nie powiem najwięcej ze wszystkich, ale dużo się do tego dołączyliśmy. Tortu. Okej. Które to dywizje? Nie wiedzą, do którego rozkazu dołączyć. Wy. Czekajcie, czy to jest ten rozkaz, co... Czy wy naprawdę nie mieliście nic podłączonego i tak naprawdę mogliście dużo nam pomóc, ale ja po prostu nie zauważyłem. Okej. Okay. Ale teraz to po prostu musicie się rozejść i to wszystko przejąć. Okej. Wy nie możecie zająć stolicy? Nie, nie możecie. Chciałem powiedzieć, w sumie to jest proste, ale sam spróbowałem i nie było proste. Okej. No, te dywizje moje pancerne bardzo pomagają w tej wojnie. Dołączcie do tego rozkazu, to usuwamy. No, tutaj trochę Francuzi chcieli coś nam pomóc, ale się nie udało. No, Marsylia trochę może być problematycznym regionem, dlatego że się okopali. No, mają prawie 500 na normalnym terytorium, więc to naprawdę trochę sporo. Okej, wy jak tutaj jesteście, to może przejdziecie dookoła. Pytanie jest, dlaczego wy nie padacie? Wy to powinniście już mieć to włączone. Okej, Irlandczycy są. Póki oni nie są majorem, to nie ma problemu. 12%, o kurde.
więcej niż w normalnym życiu. Okej. Okay. Dobra, w takim razie po pierwsze my przejmujemy wszystkie floty, bo wy tego nie zrobicie. I tak, Francuzów bierzemy, dalej wy weźmiecie o te tereny, wy weźmiecie o te tereny, trzeba być sprawiedliwym, co realnie było porobione. My weźmiemy tą wyspę, to jest po naszej stronie, i co dalej? Kanada. Kanada weźmie oczywiście to, bo ona się zdesantowała. Dalej, coś jeszcze zostało z tego? A, San Marino. Szczerze, nie wiem dlaczego jest. I jeszcze Wenezuela, no to Wenezuela to niech Kanada też weźmie, bo w sumie nie wiem kto inny tutaj jest w okolicach. Nie miałem Brazylii, nie widziałem przynajmniej flagi. Okej, w takim razie ogarnęliśmy to. Tak, tak wygląda piękny świat. Mamy białą Francję. Realnie rzecz biorąc, moglibyśmy zaatakować ruskich. To nie byłby najgorszy pomysł. Ale najpierw powyzwalajmy sobie te wszystkie rzeczy. Okej, Francja, francuski puppet, Francja divided, partition Frenchman, nie no, Francję jako całość wyzwolimy. No tak, tutaj jest gościu. Fajno masz to, popularny patriotyzm. Ciekawe. Nie wiem o co to znaczy, ale ciekawie. Wyślemy w takim razie ludzi już tutaj, żeby się szykowali. A my chyba będziemy musieli manualnie to zrobić. 30 dni sobie poradzimy. No Niemcy teraz już nie mają drugiego frontu, więc mogą walczyć o życie tutaj. My możemy po prostu stanąć w tym miejscu i szykować się do kolejnej wojny, więc to jeszcze nie będzie koniec serii. Jedyne co to tutaj postawiam tych. Dziwne, że ten gościu w ogóle żadnego rejta nie dostał możliwości wybrania. Znaczy się w sumie jakby był organizerem, to wtedy by było. No. To wtedy może się coś blokowało, a tutaj też. Gościu też resztę nie ma. Tutaj jest blisko. Tutaj nic. O, mieliście specjalist. Pierwszy raz to widzę. To jest nawet co dali tutaj. Dobra, ale wydaje mi się, że ten odcinek i tak jest wyjątkowo długi. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, Trahol. No to. Cześć.